powiem tak, udało mi się to nawet przemycić na lotnisku w Warszawie w torebce. Jestem bardzo dumna z tej nagrody, bo to nagroda dla nas wszystkich. Dla tych, co siedzą na tej sali i dla tych, których na tej sali nie ma. Dla wszystkich samorządowców, dla wszystkich ludzi aktywnych, dla tych, którzy budują tożsamość Świdnicy codziennie, małymi cegiełkami, czy to działając na rzecz innych, czy to działając gospodarczo, czy świetnie wykonując swoje obowiązki zawodowe. Samorządów, które otrzymują godło teraz Polska, jest niewiele. W tym roku prócz Świdnicy jeszcze Mielec, dwa samorządy na 25 nagrodzonych od 9 lat. Samorządy mogą ubiegać się o to godło, które potwierdza, że jesteśmy świetnym miastem. Ale chcemy być jeszcze lepsi. Z kim Świdnica powinna się porównywać? Z Rzeszowem? Ja bym bardzo chciała, żeby za kilka lat Świdnica miała taki wizerunek jak Rzeszów, czyli miasta przede wszystkim bardzo uporządkowanego, bardzo estetycznego. Tu była mowa, pan Grzegorz mówił o tym, że my oczekujemy takiej przyjaznej przestrzeni, a ja zawsze mówię tak, że jak nie można na bogato, to jest takie powiedzenie ubogo, ale chędogo. Czyli jeśli nie stać nas na wielkie inwestycje, to stać nas na to, żeby pozamiatać ulicę, żeby przyciąć trawę, posadzić kwiaty, a potem małymi krokami. Chciałaby pani, żeby ta Świdnica była sypialnią dla Wrocławia? Wolę taką alternatywę, niż to, żeby młodzi ludzie wyjechali stąd na stałe i żeby żyli we Wrocławiu. Ja też spotykam się z mieszkańcami w wielu różnych sytuacjach i chodzę na spotkania w dzielnicach, chodzę na spotkania w ogrodach działkowych, w wielu różnych środowiskach. I też żeby nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, że zawsze jest wesoło i zawsze jest high life i zawsze jest przyjemnie. Są naprawdę trudne i ciężkie spotkania, ale ja mówię, że to są spotkania, które mnie jako człowieka, jako prezydenta zawsze budują, dodają mi siły i to jest prawdziwe. I o wiele prawdziwsze od takiej nieznośnej narracji, przepraszam, medialno-sesyjno-politycznej. Znaczy prawdziwe życie jest właśnie tam, na tych spotkaniach. Jak powinien rozwijać się Wałbrzych, by skutecznie konkurować z metropoliami, chociażby z Wrocławiem? Dobre pytanie, ale pewnie niełatwa odpowiedź. Budować własną tożsamość, budować niezależność gospodarczą, niezależność społeczną. To jest zadanie rozpisane na lata. Uważamy, że powołanie aglomeracji wałbrzyskiej, jej podmiotowość, jej niezależność jest jednym z najważniejszych narzędzi budowania pozycji Wałbrzycha i obszaru funkcjonalnego aglomeracji wałbrzyskiej jako ośrodka wzrostu na mapie Dolnego Śląska. Rozmawialiśmy o tych mniejszych miastach. Ja na przykład z dumą patrzę na to, jak nasza Akademia Pomorska rośnie w siłę i staje się takim trochę, oczywiście daleko jej do tego, ale takim polskim Harvardem. Bo to jest też potencjał takich miast jak nasze. Kiedy zobaczcie Państwo na tą listę szanghajską, którą można krytykować i tak dalej, ale na niej, na pierwszych miejscach są uniwersytety, jak Harvard, jak Oxford, jak Cambridge, jak Stanford, które są w małych miejscowościach. Wszystkie są. Wszystkie. One wcale nie są w dużych metropoliach. Dlaczego? Ponieważ ta idea uniwersytecka, akademicka najlepiej, w mojej ocenie, realizuje się właśnie w takich miejscowościach, gdzie jest czas na refleksję, gdzie jest spokojne życie, gdzie nie trzeba biegać, gdzie nie trzeba ciągle gdzieś się śpieszyć, stać w korkach i tak dalej. Tam jest czas na studiowanie. Jak w dobie rozwoju dużych przedsiębiorstw uchronić właśnie te małe, lokalne od bankructwa? Bankructwo to jest wielkie słowo i ono się zdarza bardzo rzadko. Natomiast patrząc na te duże przedsiębiorstwa, te przedsiębiorstwa, które działają globalnie, rzeczywiście im jest łatwiej. Małym przedsiębiorstwom, którzy niestety, ale muszą współpracować z tymi wielkimi przedsiębiorstwami, jest dużo trudniej, ponieważ te przedsiębiorstwa dużo wykorzystują siłę swoją. I dlatego pomoc czy współdziałanie tych przedsiębiorców lokalnych z samorządem jest bardzo istotne, ponieważ te
te samorządy mogą pomagać i mogą wspomagać te małe przedsiębiorstwa. My współuczestniczymy jak gdyby w pozyskiwaniu i tych, którzy chcą tutaj otworzyć swoje biznesy i współuczestniczymy również z organizatorem, czyli spółką Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w całym organizowaniu tego przedsięwzięcia. Czego przedsiębiorcy oczekują od władz Świdnicy? I przedsiębiorcy oczekują od władz Świdnicy zrozumienia i przedsiębiorcy od władz Świdnicy oczekują tego, abyśmy wspólnie robili interesy, a więc jeżeli władze Świdnicy pomagają, to muszą mieć też swój interes, a przedsiębiorca, jeżeli korzysta z tej pomocy, to też musi mieć swój interes. I te obopólne interesy władz i przedsiębiorców mogą dać sukces. Cieszę się, że zadał Pan to pytanie, jak prowadzi się biznes w takim mieście jak Świdnica, ponieważ od dłuższego czasu spotykamy się z takim stereotypem, że centra małych i średnich miejscowości czy miast wymierają, przeżywają jakiś kryzys. A tak w mojej ocenie nie jest. Były czasy, w których, czy jeszcze 2-3 lata temu, gdzie na przykładzie Świdnicy rzeczywiście to centrum wyglądało różnie. Natomiast takie spotkanie jak dzisiaj pokazuje, że ten problem został dostrzeżony. Ta sytuacja, o której tutaj wcześniej mówiła Pana koleżanka, podsumowując jakby wczorajsze warsztaty i podsumowywała jakby tą sytuację, która jest obecnie w Świdnicy, pokazuje, że nie jest tak najgorzej, że coś drgnęło, że ta przysłowiowa równia pochyła się, zatrzymała i że rzeczywiście można w takim mieście jak Świdnica nie tylko żyć i dojeżdżać do dużego miasta, czy pracować w fabrykach, ale też można prowadzić mniejszy biznes.